Witam kolegów hodowców. O, zobaczcie, jaki ładniutki syn szaleńca. Tu był, pokazywałem go w tej celi. Jesteśmy w moim gołębniku z celami indywidualnymi. Także chcę tu pokazać młode, które idą do kolegi z zagranicy, są zamówione. Idą do Irlandii. Więc tutaj, ten akurat nie, to jest syn szaleńca. O, tak sobie wygląda. Tak wygląda. Już dorasta, za chwilę będzie samodzielny. No niestety jeden w gniazdku był. O, tutaj mamy właśnie, to jest syn szaleńca, imbret syn szaleńca razy córka szaleńca. I wyszedł rudy. Samiczka grytka, wydała mi już bardzo dobre, fajne potomstwo. I pokazywałem te młode na filmiku, jak tam rosną i tak dalej, na wcześniejszych filmikach, i zamówił je sobie do rozpłodu kolega z Irlandii, tutaj z tego gołębnika, te młode dwa i dwa młode z Haralda Grime samiczki. Także ja te wszystkie, o, kilka młodych mi się uchowało, tylko kilka takich wczesnych, i nie ukrywam, że wszystkie te wczesne młode po prostu pójdą do hodowców zasilić inne hodowle. Ja sobie teraz zostawię następny lęk, żeby mieć po prostu młode w jednym wieku, a te tutaj z gołębnika rozpłodowego, z cel indywidualnych, są wysyłane do hodowców. Tam pokazałem wysyłkę. No, jak koledzy oglądają filmiki, to widzą. Także jeszcze te młode nie są w równym wieku, bo jedne mają urośnięte, jedne mają zaobrączkowane i rośnie. Jest kilka młodych, one tak pojedynczo sobie rosną. Więc to nie jest jakaś duża ilość. W jednym czasie są po prostu 3, 4, 5 sztuk. Więcej nie ma, bo są nierówno. A więcej młodych to będzie dopiero początkiem kwietnia, kiedy wszystkie gołębie, bo puściłem gołębie rozpłodowe w pary i lotowe, i wtedy będzie większy rzut młodych, a tu po prostu kilka młodych z mojego gołębnika rozpłodowego, nowego gołębnika, no, który użyłem do rozpłodu, żeby po prostu coś tutaj fajnego wychować. Sporo tu właśnie gołąbków z linii szaleńca, także dlatego tutaj, no, tak to wygląda. Piękny rudy, ale to jest rudy szaleniec, a nie rudy, no i grytka. A teraz zaprezentuję młode. O, więc tutaj mamy akurat, złapałem samiczka. O, proszę zobaczyć, jak wygląda. Samiczka szaleniec razy Harald Grime. Ta krzyżówka. Tak dziewczynka wygląda. Mam nadzieję, że tam hodowca sobie fajne gołąbki wychowa i te gołąbki się tam sprawdzą. Wysyłałem już w zeszłym roku i do Anglii gołąbki, i do Danii. A teraz trafią do Irlandii. Nawet nie wiedziałem, że tam lotują gołębiami. Ale do rozpłodu, tam idą do kolegi. O, widać, ładne oko będzie. Piękna samiczka, Grime razy szaleniec. Tutaj też prawdopodobnie samiczka. O, też. O, tak wygląda. One są już duże, bo nie zależało na tym, żeby je przedwcześnie wysyłać. Żeby były samodzielne, żeby po prostu jak najmniej hodowcy sprawiały. Idą do zamknięcia, do woliery, więc nie ma z tym problemu. I tu jest właśnie szaleniec razy grytka. Matka, znaczy jego siostra, jej siostra w zeszłym roku zrobiła tytuł drugiej lotniczki sekcji. W każdym razie dyplom na młode w sekcji mi zdobyła. Także pół siostra, mówiąc dokładnie. A teraz dołożyłem imbreda szaleńca tutaj, ponieważ po tej samiczce już przez dwa ostatnie sezony fajne młode wychodziły. No więc poszła na imbreda i zobaczymy, co z tego będzie. Także tu taki samiczka złapała takie ciemno-niebieskie ubarwienie. Z szaleńca czasami takie
Oko tu będzie śliczna w ręce, zgrabniutka. A zobaczymy, co pokaże na obcej ziemi. No i tu samczyk, brat tej teraz samiczki, czyli szaleniec razy grytka. Chyba na glazer oko. Także tutaj kolega będzie miał dwie parki na linię szaleńca. Później będą mamu coś ze sztola jeszcze do nich wysłać, bo sobie zobaczy, czy je tak sparuje, bo to na pokrewieństwo na szaleńca by były, są na naszykowane te młode, ale tak chciał, więc tutaj mu się spodobały i także sobie ich sparuje. No pasowałoby do nich sztole dołożyć, ale to już tutaj akurat w tym gołębniku jest dużo linii szaleńca, więc linii szaleńca i linii grytki. O, także tak się prezentuje samczyk. O, piękny, młody. Nic mu nie brakuje. No i samczyk. Myślę, że będą dwa samce, dwie samiczki. Choć kto to wie, to raczej na pewno samiec. Tak jak powiedziałem, drugi z linii Hararda Grimme razy szaleniec. O, tak wygląda. Drugi z gniazdka od tej samicy niebieskiej. Także tak tu te mutki wyglądają. Jakby ktoś był podobnymi młodymi zainteresowany, z tym, że teraz to są jakby jakieś pojedyncze ilości, to zapraszam do kontaktu 513 812 854. O, pozdrawiam. Jak kręcisz? O. No i pakujemy. O, jeszcze raz pokażę, tu są rodzice tych dwóch młodziaków z czwórki zaprezentowanej. Rudy, on ma taki glazer oko. O, tu jeszcze na koniec pokażę też z szaleńca, jaki Maciuś. Tego akurat nie wysyłam, ten jeszcze, a jeszcze musi kilka dni posiedzieć po weekendzie. No, po weekendzie myślę, że już będzie ok. Także znowu w tej wielkości są 4-5 młodzików. No tak niestety co tydzień po nie są równo. Co kilka dni, co tydzień jest no 2-3 pary mają młode. Nie zawsze po dwa, tak jak tutaj po jednym czasami. No niestety to tak, nie jest to wszystko takie piękne, że się udaje 100% młodych odchować w porównaniu z tym, co się planuje. No i tu jesteśmy przy pakowaniu gołąbków. Jakby ktoś nie wiedział, rodzina moich szaleńców, to są te gołębie. Tutaj nawet na zdjęciu jest babcia, zaraz, która to jest? A, pierwsza tu z brzegu, to jest babcia, matka tego rudego płowego i ona była naparowana na swojego ojca, na szaleńca. No, super wyniki mi te gołębie uzyskały. Super mistrza oddziału w 2018 roku, mistrza A, nie mistrza, trzecie, drugie, tak jak tu pisze, GMP mistrza. No a w 2019 mistrz GMP, mistrz kategorii B, nawet był dyplom za w rejonie. O, 44 przodownik w mistrzostwie Polski w kategorii B i to dało które miejsce? 13 przodownik regionu 4 Kraków. To mniej więcej innymi te gołębie mi wywalczyły. I teraz jak siadała ta, gdzie ona jest? Tu jest babcia tych młodych. W kategorii C miała tutaj koeficjent 8, druga z 520, trzecia z 520, szósta z 520, siódma z 320, ósma 520, dziewiąta 520, dziewiąta 520, dziewiąta 520, dziesiąta, także loty takie 520 km, 300, ale te gołębie świetnie sobie też radzą z 700-kami. Siostra 4713, tutaj siostra
To była druga z 730, czwarta z 730. Także z tych lotów długich też sobie radzą super. Można zresztą zobaczyć, jak tutaj mam moje wyniki, moich gołąbków. Pierwszy na lotach 2.18. Na 5 lotów młodych, lot drugi, pierwszy, trzeci, piąty, siódmy, lot trzeci, czwarty, czternasty, lot czwarty, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, lot piąty, pierwszy, trzeci, szósty, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, loty młode 2.19, tak samo lot pierwszy, szósty, siódmy, dziesiąty, lot drugi, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. Lot trzeci, drugi, trzeci, czwarty, szósty, dziewiąty, dziesiąty, dwunasty, trzynasty to są wyniki na oddział. Lot w ogóle w rejonie, drugi na 9000 gołębi i lot piąty najdłuższy, pierwszy, drugi, ósmy, szesnasty. Najlepszy młody 3,64 koficent, co dało mu 15 miejsce na wystawie ogólnopolskiej. I ten najlepszy młodym jest synem 13,66. Czyli jest to po prostu kuzyn tych czterech młodych, które tutaj są wysyłane do Irlandii. Przy czym od tych z Grime ani samiczka nie była lotowana. Ona się wywodzi z Ferrari, najlepszego gołębia Grime z Olimpijczyka. I co tu więcej powiedzieć, tam z dwóch Olimpijczyków kolega po prostu zakupił u Grime i po innym Olimpijczyku sparował po dwóch Olimpijczykach, także dziadkami tej samiczki są dwa Olimpijczyki, złoci medaliści swoją drogą C na loty właśnie też takie jak mi pasują, 500 km, 500, 300, 700, ogólnie taki dystans mi najbardziej odpowiada, najbardziej celuję, żeby te gołąbki mieć w dystansie. No i taka jest historia tych. Ojciec nie był lotowany, znaczy w sumie oboje, cała czwórka rodziców tych młodych nie była lotowana. Są to gołębie do rozpłodu zostawione, wychowane i mam nadzieję, że przyniosą jakieś fajne gołąbki i się koledzy tam sprawdzą, a u mnie następne pokolenia z tych gołąbków, że no to co sobie uchowam, jeden lęk do mnie, później będę też jajka po nich przekładał, będę chciał więcej odchować tych młodych. Zobaczymy, jak to się uda. Nie chcę też męczyć tych samiczek, ale młode pierwsze wysuszyły przepiękne. Mam nadzieję, że kolejne też takie będą. Także zapraszam do subskrybowania kanału, oglądania moich filmików. Kontakt 513 812 854. Tak zresztą jak tu na ulotce, zaraz tu umieszczę ją koledze, też pójdzie do Irlandii. I tyle. Pozdrawiam, dobry lot i do usłyszenia.